jak urządzić łazienkę na poddaszu, na co zwrócić uwagę, jakich błędów, słuchajcie, nie popełniać. Zwróćcie uwagę na skosy. Jeżeli macie skosy, tutaj zaznaczam czerwoną linią, to jest linia, która wyznacza wysokość 180 cm i ona przechodzi tutaj przez łazienkę, tak jak widzicie. I musicie o tym pamiętać, żeby nie robić za tą linią na przykład jakiejś kabiny prysznicowej czy miski ustępowej, albo jeżeli robicie już wannę, bo nie macie wyjścia, to musicie zwrócić uwagę na to, czy jesteście w stanie wyjść z tej wanny na taką wysokość, żeby nie uderzyć się głową o sufit. To jest dosyć dużą łazienkę właśnie ze skosami, gdzie wnęka została wykorzystana na saunę i sauna została zrobiona na zamówienie, tak żeby dopasować się właśnie do skosów. I na tych najdłuższych ścianach mamy szafkę umywalkową z lustrem. Oraz mamy po drugiej stronie, zobaczcie, kabinę prysznicową przy drzwiach i miskę ustępową tutaj kawałeczek dalej za kabiną. Wydłużyliśmy jak gdyby też tą część, gdzie jest ściana kolankowa i tam zrobiliśmy wysunięcie w zabudowie na rośliny. Ja zaraz Wam może pokażę od drugiej strony. O, zobaczcie. Tutaj jeżeli chcielibyście mieć na przykład jakieś szafki, bo potrzebujecie miejsca na przechowywanie, też jak najbardziej możecie takie elementy ustawić. I tak jak powiedziałam wcześniej, pamiętajcie o tym, że są te skosy, szczególnie jak ustawiacie wannę przy skosie. Jak będziecie chcieli, to pokażę Wam również łazienkę, gdzie właśnie wanna znajduje się blisko ściany kolankowej. Można ją w różny sposób ustawić tak, żeby wygodniej można było do takiej wanny wchodzić. Dajcie znać w komentarzach, to Wam pokażę.